Dzień dobry, przed nami kolejne wirtualne spotkanie z ekspertem, którego tematem będzie mediacyjny niezbędnik HR-owca, czyli jak wykorzystać mediację w HR. Webinarium poprowadzi pani Magda Belwon, wykładowca studiów podyplomowych w Sopockiej Szkole Wyższej, HR menadżer i specjalista HR, mediatorka, certyfikowana trenerka Action Learningu, od 2007 roku aktywna mediatorka. W ramach działalności mediacyjnej prowadzi m.in. mediacje gospodarcze, pracownicze oraz cywilne, właścicielka firmy Conseo. Jeśli Magdo pominęłam. Nie, absolutnie, bardzo Ci dziękuję za przedstawienie. Oddaję Tobie głos. Dobrze, dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać na dzisiejszym webinarze, który to webinar właśnie jest poświęcony mediacji w HR-ze. Tak jak mówi tytuł tego webinaru, to jest mediacyjny niezbędnik HR-owca. Widzę, że tutaj pozwoliłam sobie zerknąć na czat i widzę, że jest tutaj większość osób, które gdzieś już uczestniczyły w moich szkoleniach, wykładach. Też widzę, że są osoby znajome. Miło mi wszystkich powitać. Dlaczego mediacyjny niezbędnik HR-owca? To taki ideą dzisiejszego webinaru, dzisiejszego spotkania jest chęć przedstawienia w takiej pigułce informacji, które każdemu HR-owcowi mogą się przydać. Tak jak Iza wspomniała, jako mediator prowadzę często mediacje pracownicze. Są to też mediacje, które trafiają do mediacji między innymi z działów HR, które są kierowane przez działy HR, które faktycznie często już w takim momencie totalnej bezsilności szukają wsparcia mediatora. Dlaczego akurat wsparcie mediatora i skąd taki pomysł na mediatora i dlaczego mediator w HR-ze i czy taka mediacja w HR-ze faktycznie może się przydać? Myślę, że jak najbardziej, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o wykorzystanie mediacji w obszarze HR, to na pewno fakt pracy tutaj osób zajmujących się HR-em i prowadzących HR, to przede wszystkim praca z ludźmi, praca z zespołami, praca z dużą grupą ludzi. Jeżeli mówimy o ludziach, to wiadomo, że mówimy o różnorodności. Im większa różnorodność, im różniejsi ludzie, tym specyficzniejsze konflikty. I konflikty pojawiają się często w różnych sytuacjach. To są konflikty interpersonalne, pomiędzy pracownikami, pomiędzy przełożonymi, w zespołach pracowniczych, które wynikają z różnego podejścia, z różnych charakterów, ale które to konflikty nierozwiązane, niezaopiekowane, niezdiagnozowane, mogą się przyczynić do bardzo dużych trudności w samej firmie jako takiej, i mogą doprowadzić do sytuacji, kiedy ten konflikt eskalując, kiedy stanowiska się polaryzują, mogą doprowadzić do sytuacji, kiedy ten konflikt zaczyna rozbijać firmę od środka. Jeżeli chodzi o kwestie związane z działami, z obszarem HR, jest to obszar, który zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jak mówi sama nazwa, zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli dbałość o to, żeby te zasoby ludzkie jak najlepiej funkcjonowały, jak najlepiej działały. Trudno funkcjonować w momencie, kiedy pojawia się konflikt. I myślę, że tu mówiąc o mediacji, dobrze, żeby każdy HR-owiec zadał sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi na wdrożenie mediacji w naszej firmie. Czy nasze wartości, czy nasza kultura firmy pozwala nam na to, żeby tej mediacji użyć, z tej mediacji skorzystać. Myślę, że to też jest tak, że każda firma wdrażająca mediację i korzystająca z mediacji, po pierwsze powinna zadbać o to, żeby to wdrożenie mediacji było jak najbardziej transparentne, żeby te informacje dotyczące tego, dlaczego wdrażamy mediację, skąd taki pomysł na mediację, trafiły do wszystkich pracowników, żeby to też nie było owiane tajemnicą, ani żeby to nie było w sferze domysłów. Na pewno warto zaangażować we wdrażanie mediacji, na pewno warto zaangażować pracowników. Na pewno warto ich zachęcić do podzielenia się pomysłami, do podzielenia się koncepcjami, kiedy, co i dlaczego. Jeżeli mówimy o wdrożeniu mediacji, to wdrażając mediację w obszarze HR, to nie tylko mediacje, ale też taka cała kompleksowa opieka, jeżeli chodzi właśnie o
kwestie dotyczące zaopiekowania się nie tylko uczestnikami, nie tylko pracownikami, ale też zespołami. Bo mediacja jest tylko jednym z elementów, który pomaga rozwiązać spory pracownicze. Możemy się odwołać do facylitacji, możemy się odwołać do szkoleń, do pracy z zespołem, bo trzeba pamiętać, że często taki konflikt, który pojawia się w firmie, przechodzi, jeżeli jest to konflikt pomiędzy pracownikami, często te konflikty przechodzą na cały zespół. Przechodzą na cały zespół, często dużo rzeczy dzieje się podskórnie, często dużo rzeczy nie jest wyartykułowanych, często wiele rzeczy nie wybrzmiewa. Najlepszym miejscem na prowadzenie rozmów o tym, co niedobrego dzieje się w firmie, jest miejsce, gdzie robimy sobie kawę, czyli miejsce przy ekspresie. Często też różnego rodzaju plotki, często też różnego rodzaju niedopowiedzenia powodują, że ten konflikt zaczyna nabrzmiewać i czasami obejmuje cały zespół i zdarza mi się też jako mediatorowi mieć do czynienia z konfliktami, przy których szef twierdzi, że w ogóle nie wiedział, że jest jakiś konflikt w zespole. Okazuje się, że zespół doskonale ten konflikt czuje i to jest też praca z całym, jest to też praca z całym zespołem i na pewno też takim elementem wdrażania mediacji w działy HR-ów jest radość z rozwiązania sporu, radość z rozwiązania konfliktu, bo trzeba pamiętać też o tym, że konflikt to nie tylko problem, że konflikt jest to też szansa, że konflikt jest to też nowe, że konflikt to są też nowe możliwości, że konflikt są to też nowe doświadczenia. Że konflikt daje nam szansę zobaczenia, co było nie tak, stworzenia algorytmu, co możemy w przyszłości robić lepiej, więc danie uczestnikom konfliktu radości z tego, że ten konflikt rozwiązali, że dokonali tego, jest na pewno też jedną z wartości, która przemawia za tym, żeby w działach HR mediację wdrażać. Dlaczego właśnie mediacja i dlaczego właśnie mediacja, a nie żadne inne formy? Na pewno jest to tak, że korzystanie, często pracownicy w momencie, kiedy pojawia się spór i ten spór przez jakiś czas trwa, koronnym argumentem każdego pracownika jest to, jeżeli mnie nie rozumieją, jeżeli mnie nie słuchają, jeżeli nie chcą usłyszeć moich argumentów, to ja w takim razie idę do sądu. Wiadomym jest, że kwestia pójścia pracownika do sądu niesie za sobą bardzo dużo konsekwencji związanych z tym, że po pierwsze jest to kwestia kosztów, jest to kwestia związana z zaangażowaniem pracownika, z zaangażowaniem też innych pracowników, którzy być może mogą zostać wezwani na świadków albo którzy mogą w ten spór przedsądowy zostać zaangażowani. Jest to także kwestia dotycząca tego, że pracownik, z którym firma rozstaje się niekoniecznie w sposób dobry, może opuściwszy firmę zaszkodzić firmie PR-owo. Przez przesłanie informacji do prasy, przez różnego rodzaju informacje rozsyłane do partnerów, bo takie sytuacje również się zdarzają. Jeżeli chodzi o kwestie związane z mediacją, to myślę, że każdy HR-owiec w momencie, w którym wdraża mediację, powinien się zastanowić, co spowodowało, że kieruje się do mediatora, dlaczego właśnie chce skorzystać z mediatora. Jakie spory najczęściej do mediacji trafiają, z jakimi sporami ja się spotykam jako mediator, to przede wszystkim spory dotyczące niezrozumienia wzajemnych potrzeb i niezrozumienia wzajemnych oczekiwań pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, pomiędzy osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, pomiędzy osobami pracującymi w zespołach, pomiędzy osobami pracującymi w zespołach. Często są to też sytuacje takie, kiedy mimo tego, że mamy regulaminy, że mamy zakres obowiązków pracowniczych, okazuje się, że jednak nie do końca tak to wygląda. Zawsze jest ten element czynnika ludzkiego, zawsze jest ten moment, kiedy okazuje się, że ktoś komuś nadepnął na odcisk, ktoś kogoś nie zrozumiał, czyjeś potrzeby i oczekiwania nie zostały zaspokojone. Efekt jest taki, że ten konflikt rozkręca się czasami bardzo powoli, czasami dość szybko, natomiast najczęściej są to takie sytuacje, kiedy mamy do czynienia z niedopowiedzeniami, nieporozumieniami, z niespełnieniem właśnie wzajemnych oczekiwań, wzajemnych potrzeb. Często też jest tak, że efekt
że jest to efektem tego, że nie szukamy pomocy, pracownicy nie szukają pomocy, albo też szukają pomocy niekoniecznie tam, gdzie trzeba. I starają się często też radzić sobie z tymi problemami sami, co nie zawsze przynosi pożądany efekt. Dlaczego też często jest też tak, że zwracają się do pracownika HR-u, który to pracownik HR-u nie zawsze jest przygotowany na to, żeby wesprzeć uczestników spodu w tym, żeby ten spór został rozwiązany. Dlaczego? Przede wszystkim to jest tak, że jeżeli jest to zespół ludzi, którzy się znają, którzy wspólnie ze sobą pracują, trudno być w takiej sytuacji obiektywnym. Trudno zmienić perspektywę, trudno spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Trudno być osobą, która jest bezstronna. I często pojawia się kwestia pytania HR-owców, którzy kierują pytania dotyczące mediacji. Czy lepiej korzystać z naszego wewnętrznego mediatora, czy lepiej korzystać z mediatora zewnętrznego? W takiej sytuacji zawsze proponuję, żeby jednak korzystać z mediatora zewnętrznego. Dlaczego z mediatora zewnętrznego? Dlatego, że mediator zewnętrzny jest taką czystą kartą, która jest niezaangażowana w spór. Jest osobą niezaangażowaną w spór, jest osobą, która ma zupełnie inną perspektywę. Nie zna osób, które uczestniczą w sporze, nie zna sytuacji, jaka jest, i o to przede wszystkim chodzi, żeby nie być subiektywnym, żeby być obiektywnym. Im mniejsze zaangażowanie w spór, tym lepsze efekty można osiągnąć, przy czym trzeba pamiętać o tym, że mediator nie jest osobą, która rozwiązuje spory za innych, mediator jest osobą, która wspiera w rozwiązaniu sporu. I wszelkie informacje, które są mu niezbędne, na pewno mediator zbierze od uczestników sporu, od uczestników konfliktu, od tych osób, które w tym sporze uczestniczą. Stąd też dobrze jednak angażować mediatora zewnętrznego, który po prostu przychodzi, po zakończeniu swojej pracy wychodzi, bo jeżeli mówimy o takim niezbędniku mediacyjnym HR-owca, to dobrze pamiętać o tym, że że mediacja, mimo tego, że jest odformalizowana, mimo tego, że jest procedurą odformalizowaną, jednak mimo wszystko ma pewnego rodzaju zasady, którymi się rządzi. Jeżeli mówimy o tych zasadach, którymi mediacja się rządzi, to są takie naczelne zasady jak bezstronność, neutralność, dobrowolność i poufność. Ta bezstronność właśnie mówi o tym, że mediator jako osoba bezstronna, dbająca o równowagę stron, niezaangażowana w spór, daje ludziom przestrzeń na to, żeby bez oceniania, bez wartościowania wesprzeć ich w tym, żeby znaleźli jak najlepsze rozwiązanie swojego sporu. Neutralność mówi o tym, że mediator jako osoba zewnętrzna, niezaangażowana, nie daje gotowych rozwiązań. Mediator to nie sędzia, mediator to nie adwokat, mediator to osoba, która daje ludziom przestrzeń do tego, żeby się wypowiedzieli, żeby się wzajemnie wysłuchali, żeby się wzajemnie usłyszeli i dzięki temu mogli spojrzeć na problem z innej perspektywy. Mediator nie mówi ludziom, co mają zrobić, w jaki sposób mają to zrobić, ponieważ to nie jest sprawa mediatora, jest to sprawa tych osób, które w ten spór są zaangażowane. W związku z tym mediator nie daje żadnych gotowych rozwiązań. To też wiąże się z tym, że ludzie, którzy decydują się na mediację, muszą również mieć świadomość, że wszystko jest w ich rękach, że cały spór, całe kwestie związane ze sporem są w ich rękach i to oni decydują o tym, jak ten spór zakończą, jaki będą mieli pomysł na jego zakończenie. Oni są decydentami, jest ta kwestia świadomości, akceptowalności, gotowości i dojrzałości. Na pewno ważnym elementem, zasadą mediacji jest dobrowolność mediacji, czyli to, co mówi o tym, że przystąpienie do mediacji jest w pełni dobrowolne. Często się zdarza tak, że mediacja proponowana jest przez dział HR-u pracownikom. Natomiast ja jako mediator zawsze zostając w takie mediacje, gdzie to dział HR-u zwraca się z prośbą o przeprowadzenie mediacji, proszę również o to, żeby pracownicy mieli szansę wypowiedzenia się, czy chcą w takiej mediacji wziąć udział. Bo to oni powinni decydować, czy mają taką gotowość, czy mają taką wolę. Zdarzyło mi się prowadzić mediacje, kiedy to kierownictwo jednej z instytucji budżetowych,
zdecydowało o tym, że skieruje cały zespół pracowniczy na mediację, nakazał swoim pracownikom przyjść na mediację, po czym ten zespół na mediację przyszedł i w czasie mediacji powiedział, że oni absolutnie nie chcą żadnych mediacji, że to jest coś, na co oni się nie zgadzają, oni nie wyrażają na to woli, oni uważają, że spór jest już na takim etapie, na takim poziomie, że pozostaje tylko droga sądowa i to, że zostało, to, że oni przyszli, zrobili tylko uprzejmość mediatorowi, natomiast tam już sytuacja faktycznie była bardzo zaogniona, ona się już ocierała o mobbing, o stalking i tutaj zespół stwierdził, że nie jest gotowy na mediację, że czas na mediację był dużo, dużo wcześniej, nie teraz. Teraz to już jest czas tylko na sąd, że zespół podejmował działania, sygnalizował potrzebę rozmowy, natomiast w tej sytuacji okazało się, że oni na mediację się nie godzą, więc im większa świadomość uczestników mediacji, że przystępują dobrowolnie, z wolnej, nieprzymuszonej woli, tym lepszy efekt, jaki możemy osiągnąć, jeżeli chodzi o mediację. Ta dobrowolność świadczy nie tylko o tym, że przystępujemy do mediacji, ta dobrowolność świadczy też o tym, że mamy wolę usiąść, porozmawiać z tą drugą stroną i sprawdzić, czy mamy gotowość do zakończenia naszego sporu. No i na pewno takim aspektem, który przemawia za skorzystaniem z osoby zewnętrznej, jest poufność mediacji. Często spotykam się z takimi pytaniami działów HR. Pani mediator, jak się skończy mediacja, to pani nam powie, co się wydarzyło. No właśnie nie powiem. Nie powiem dlatego, że mediacja objęta jest poufnością. Wszystko, co dzieje się w mediacji, pozostaje pomiędzy mediatorem a uczestnikami mediacji. Wszystko to, co się dzieje w mediacji, mediator tym się nie chwali. Ja też się często śmieję, że niestety mam słaby PR i słabą reklamę, bo nie zawsze mogę mówić o tym, dla kogo prowadzę mediację, zwłaszcza jeżeli są to mediacje pracownicze, które dotyczą pracowników wysokiego szczebla. Jest tak, że firma woli nie informować o tym, że prowadzone były mediacje, nie chcę, żeby taka informacja wypłynęła, nie chcę, żeby taka informacja się pojawiła, ze względu na to, że chcę to zostawić pomiędzy uczestnikami mediacji i pomiędzy firmą. Stąd też ta poufność jest na tyle istotna, że osoby, które przychodzą do mediacji właśnie przy udziale takiego mediatora zewnętrznego mogą czuć się swobodnie. Mogą czuć się swobodnie, mogą powiedzieć o wielu rzeczach, o których pewnie nie powiedziałyby pracownikowi HR-u. A dzięki temu też mediator może dosłuchać się, dosłyszeć, o co tak naprawdę chodzi, co się takiego wydarzyło, co dla tych uczestników mediacji jest ważne. Dlaczego mediacja jest skuteczną metodą rozwiązywania sporów? Dlatego, że mediator ma określonego rodzaju narzędzia, tak zwane instrumentarium mediatora. To jest tak pięknie nazwane. Mediator wie, jak truciznę zmienić w miód, czyli potrafi używać takich narzędzi komunikacyjnych, takich narzędzi prowadzenia mediacji, które pomagają uczestnikom mediacji znaleźć rozwiązanie. Bardzo często zdarza się, że w momencie, kiedy następuje spór pomiędzy pracodawcą, pracownikiem, pomiędzy pracownikami, gdzieś umykają nam potrzeby. Zdarzyło mi się prowadzić taką mediację pracowniczą, w której która była mediacją pracowniczą, na mediacji pojawił się pan pełnomocnik reprezentujący jedną ze stron, który stwierdził, pani mediator, co pani będzie w te emocje brnęła? Propozycję mamy taką, albo przyjmuje, albo nie przyjmuje. Okazało się, że drugiej stronie bardzo zależało na tym, żeby pracodawca dosłuchał się, co jej zrobiło to, że pracodawca podjął decyzję o zwolnieniu. Dlaczego właśnie, co jej to robi, jak jej to dotyka, co takiego się wydarzyło, co ona w związku z tym czuje. I mediator daje taką przestrzeń do tego, żeby to wykorzystać, przy oczywiście wsparciu działu HR. Mediator daje przestrzeń na usłyszenie potrzeb, emocji, na usłyszenie, czym jest współpraca, na pokazanie współpracy, na dosłuchanie się tego, co zdarzyło się pomiędzy uczestnikami. Pracownicy HR-u, działy HR-u powinny korzystać z mediacji? Ze względu na to, że w ogóle świadomość mediacji jest niestety nadal bardzo niska. Jest tak, że mediacje obrosły wieloma mitami, które niestety mediacji szkodzą. Jest wiele mitów, które mediacji szkodzą, które powodują, że mediacja postrzegana jest raczej jako coś, co nie do końca daje przestrzeń, tylko jako coś, co jest narzucone. Ze względu na to, że często zdarzają się informacje mówiące o tym, skorzystajcie z mediacji, dzięki temu możecie pójść na ustępstwa, na pewno w mediacji osiągniecie kompromis. Też tak nie powinno być. Temu mediacja nie służy.
temu też mediacja nie służy. Dlaczego też warto wesprzeć dział HR mediacją? Przede wszystkim dlatego, żeby wzmocnić tą świadomość w działach HR, żeby też pracownicy działów HR wiedzieli, dlaczego właśnie mediacja, co mediacja może dać, jakie są korzyści, jak zachęcać pracowników do udziału w mediacji, bo to też jest tak, że czasami pracownicy, kadra kierownicza, zespoły niespecjalnie są zainteresowane mediacją, dlatego że gdzieś tam ktoś kiedyś usłyszał coś o mediacji, a mitów naprawdę o mediacji jest bardzo, bardzo wiele i są to mity, które mediacji bardzo, bardzo szkodzą. Efekt jest taki, że często sprawy do mediacji z działu HR trafiają już za późno. Trafiają wtedy, kiedy konflikt już jest bardzo, bardzo nabrzmiały. Trafiają wtedy, kiedy ludzie już mają problem z tym, żeby odbudować zaufanie do tej drugiej osoby. Kiedy pojawiają się takie sytuacje, że już potrzeba wsparcia też innych osób, psychologa, terapeuty, bo na przykład ktoś się już tak wkręcił, że nie potrafi sobie już sam pomóc, ma poczucie, że jest mobbingowany, że doświadcza jakiś sposób dyskryminacji. Często też jest tak, że właśnie wsparcie pracownika HR w tym, żeby miał świadomość, czym jest mediacja, czy korzystać z pracy mediatora zewnętrznego czy wewnętrznego, czy lepiej, dobrze jest też, żeby pracownicy działów HR mieli kompetencje mediacyjne. Mało jest zajęć na studiach, które pozwalają pracownikom HR na to, żeby nabyli takich kompetencji, kompetencji komunikacyjnych, kompetencji interpersonalnych, kompetencji związanych z zarządzaniem konfliktem. Oczywiście są fakultety, jest tam x godzin, natomiast moim zdaniem to jest zawsze za mało. Za mało dlatego, że nie ma możliwości na to, żeby w pełni spojrzeć na problem, żeby w pełni doświadczyć zalet mediacji, żeby w pełni też móc poznać te zalety mediacji i żeby wiedzieć, kiedy sprawę do mediacji kierować, kiedy warto skorzystać ze wsparcia mediatora, kiedy pracownik HR może poradzić sobie sam, kiedy nie musi korzystać z tego wsparcia mediatora, jak współpracować z mediatorem, na jakich zasadach współpracować z mediatorem, co taka współpraca może dać i czemu taka współpraca może służyć. Stąd też tutaj, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące studiów, to tak jak już tutaj na początku Iza mówiła, to też jak tam na początku mówiła Iza, w ramach Sopockiej Szkoły Wyższej są organizowane studia poddyplomowe z dwóch kierunków. Jest to specjalista HR i HR menadżer, które między innymi skupiają się też na tym, żeby pokazać zalety mediacji, żeby wzmocnić świadomość mediacji w pracownikach działów HR, żeby też pokazać, jak zarządzać konfliktem, jak rozwiązywać konflikty, jak też z tej mediacji korzystać i tą mediację wykorzystywać. Ponieważ tutaj też Iza prosiła, żeby się zmieściła tak plus minus w pół godzinie ze względu na czas tutaj naszego webinaru, to w zasadzie z mojej strony jest to wszystko, jeżeli chodzi tutaj o mediację. Pytanie do Państwa, czy mają Państwo jakieś pytania, jeżeli tutaj mogę Państwu oddać głos? Czy dużo firm korzysta z mediatora zewnętrznego? Tak, myślę, że przede wszystkim to jest korzystanie z mediatora zewnętrznego ze względu na to, że my chyba nie ma aż tak wielu mediatorów wewnętrznych. Ja prowadząc szkolenia z mediacji, też patrząc z perspektywy jako szkoleniowca, widzę, że bardzo dużo pracowników HR-ów przychodzi na mediację, na szkolenia z mediacji. Bardzo dużo pracowników przychodzi na szkolenia z mediacji. Myślę, że to też może być efekt tego, że pracownicy HR-u widzą, jakie mogą być skutki nierozwiązanych konfliktów. Skutki nierozwiązanych konfliktów ze względu na to, że nierozwiązany konflikt doprowadza często właśnie do tego, że ta sytuacja w firmie różnie się może kończyć. Zazwyczaj to jest tak, że pracownik się zwalnia albo zostaje zwolniony. Zdarzają się pracownicy, którzy niestety zostają zwolnieni i nie mogą sobie poradzić z tym, że i nie mogąc sobie poradzić z tym, że nie zostały zaspokojone ich potrzeby, oczekiwania, często potrafią pisać różnego rodzaju oskarżenia, listy, odwoływać się do prasy, do telewizji, co też godzi w PR firmy. Jeżeli chodzi o to, kto
korzysta z mediacji. Są to zarówno duże korporacje, jak i małe firmy. Są to też urzędy, przede wszystkim urzędy, bo tam też mamy do czynienia z czynnikiem ludzkim. I duże korporacje, i małe firmy. Myślę, że każda instytucja, która dotyka z kwestii sporów pracowniczych, którą dotykają spory, konflikty, która pracuje z zespołami, korzysta właśnie ze wsparcia mediatora. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Czy rynek mediacji prowadzonych dla firm rośnie w ostatnich latach? Z mojego punktu widzenia tak. Widzę, że ta świadomość pracowników HR jest coraz większa, że pracownicy HR często podejmują, często pracownicy HR-ów zwracają się do swoich reprezentujących ich prawników, radców prawnych bądź adwokatów, którzy właśnie polecają im skorzystanie z mediatora przed pójściem do sądu. Czy HR podejmują same? Myślę, że to jest różnie. Czasami to jest inicjatywa pracownika HR-u, który gdzieś o mediacji słyszał, gdzieś o mediacji czytał. Czasami jest to inicjatywa prawnika, który zachęca dział HR-u do skorzystania z mediacji. Więc myślę, że to jest tak, że częściej się sięga po mediatorów zewnętrznych. Ja ostatnio miałam przyjemność prowadzić taki wykład dla takiej fundacji Lider z Sercem. To był wykład, który dotyczył właśnie zarządzania i rozwiązywania konfliktów w firmach. I potem w tej dyskusji, która odbyła się właśnie po tym spotkaniu, okazało się, że są te konflikty w firmach, jest ich wiele. I firmy korzystają jednak z osób zewnętrznych ze względu na to, żeby nie wikłać swoich pracowników w konflikt, no bo tworzą się koalicje, tworzą się różnego. Potem często jest tak, że ten HR-owicz zostaje sam, gdzie ma przeciwko sobie wszystkie strony konfliktu, więc myślę, że firmy dojrzewają do tego, żeby raczej skorzystać z osoby z zewnątrz. Czy więcej jest mediacji firmowych czy sądowych? To zależy. Ja przyznam się szczerze, osobiście wolę mediacje pozasądowe, bo to są zupełnie inne mediacje niż mediacje sądowe. Te mediacje sądowe są już na jakimś etapie konfliktu, który czasami powoduje, że to zaognienie pomiędzy stronami jest bardzo silne. Kiedy dostaję mediacje przedsądowe, zupełnie inaczej pracuje się z uczestnikami mediacji, zupełnie też pracownicy inaczej reagują. Czy są przeciwwskazania? Jeżeli chodzi o mobbing na przykład, to też mi się zdarzyło prowadzić mediację na zlecenie tej komisji antymobbingowej, gdzie właśnie został ten mobbing zdiagnozowany i zaproponowano mediację. Czy są przeciwwskazania? Wydaje mi się, że nie ma, że żadnych takich przeciwwskazań nie ma. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o to poczucie nierównowagi sił, ja teraz mam taką mediację, która teoretycznie do mediacji powinna trafić już 4 lata temu. Niestety nikt pracowników nie wsparł, to są pracownicy zajmujący wysokie stanowiska kierownicze i tu już nastąpił taki moment nierównowagi sił i ta mediacja wymaga bardzo dużej delikatności. Ze względu na to, że zanim nastąpi spotkanie wspólne obu stron, na początku na pewno będą to spotkania indywidualne, ponieważ tutaj już jest całkowita utrata zaufania, całkowity brak gotowości na spotkanie wspólne, mimo że to są osoby, które ze sobą pracują i na co dzień się widzą. Kto może zostać mediatorem? Teoretycznie w sprawach cywilnych może zostać mediatorem każdy. Każdy, kto posiada wykształcenie wyższe, każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, kto ukończył i kto teoretycznie ukończył szkolenie podstawowe z mediacji w wymiarze 40 godzin. Także mediatorem, bo jeżeli chodzi o tutaj ten zakres mediacji, to mediacje pracownicze podlegają pod mediacje cywilne i tutaj wymogi dla mediatorów cywilnych, dla osób, które mogą być mediatorami cywilnymi, są tylko takie, że musi być to obywatel polski posiadający pełne prawa, z tego co pamiętam. To też zależy, jak mediator pracuje. Czy mediator pracuje sam, czy dobrze mu się pracuje samemu, czy woli pracować z komediatorem. Ja przyznam szczerze, z mojego punktu widzenia wolę pracować sama.
I mediacje prowadzę sama, nie prowadzę mediacji w komediacji, przynajmniej jeżeli chodzi o mediacje pracownicze. Czasami korzystam ze wsparcia stażystów, ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy strony wyrażą na to zgodę i kiedy zgodzą się na udział stażysty. Natomiast wiem, że są stowarzyszenia, są organizacje, które prowadzą mediacje w komediacji. Myślę, że komediacja wymaga bardzo dobrej współpracy obu mediatorów, zrozumienia pomiędzy mediatorami. Myślę, że to jest tak, że mediatorzy pracujący w komediacji powinni sobie czytać w myślach ze względu na to, żeby skupiać się na mediacji, a nie na sobie. I powinni tutaj być bardzo zgraną parą, bardzo zgraną parą. Są mediatorzy, nie ma obowiązku prowadzenia mediacji w komediacji, są mediatorzy, którzy pracują sami, są mediatorzy, którzy pracują w parach. To też zależy, kto jaką formułę pracy lubi. Czy lepiej mieć w firmie jednego mediatora czy kilku? Myślę, że jeden mediator w zupełności wystarczy. Często można się spotkać z tym, że firmy w ramach swojej etyki, regulaminów tworzą instytucję tak zwanej osoby godnej zaufania i ta osoba godna zaufania to jest taka osoba, do której pracownicy, pracodawcy mogą w momencie powstania konfliktu zwrócić się z prośbą o wsparcie w rozwiązaniu tego konfliktu. Ciężko mi powiedzieć, czy dobrze mieć kilku, czy jednego. Myślę, że jeden chyba w zupełności by wystarczył. To też zależy, jak dużo jest konfliktów, bo trzeba też pamiętać o tym, że nie mamy tylko konfliktów takich pracowniczych, ale też mediatorzy często wspierają różnego rodzaju firmy i organizacje w rozwiązywaniu tak zwanych konfliktów zbiorowych. Zawsze warto jakiegoś mieć, dokładnie, zawsze warto jakiegoś mieć. Natomiast są też mediatorzy, którzy są mediatorami na tak zwanej liście ministra pracy chyba. I są to mediatorzy, którzy prowadzą mediacje właśnie w zakresie sporów pracowniczych, sporów zbiorowych. I to też zupełnie inne spory. Tutaj właśnie mam informację, że zostały 2 minuty, także niestety musimy kończyć. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam do śledzenia oferty Sopockiej Szkoły Wyższej i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia.